To jest program 1 na 1, to będzie drugi odcinek. Okej. Okay. Nigdy, tak mi nie wychodziło nigdy 1 na 1, więc... Ale poradzę sobie, myślę, dzisiaj. To jest nas więcej. W ogóle jak tutaj... Jak tutaj usiedliśmy, to tak zauważyłem, zobacz, tu jest bramka z tyłu, trochę nam przeszkadzała, nie pomagała. Tak, trochę za blisko jesteśmy. To tak, zazwyczaj mnie to przerażało właśnie. Tak. Ale już tu jesteśmy, już tu siedzimy. Na Turbo Kozaka się nie zdecydowaliśmy, no to tak jest, to na jeden wystartujemy. Zadawać pytania, nie? Także jakby ktoś nie wiedział, tutaj ostatnio tutaj reprezentujemy barwy Tarnowi Tarnowo Podgórne, to jest czwarta liga. I słuchajcie, ostatnio miałem taką sytuację, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, pewnie mało ludzi, ponieważ zbyt dużo ich też nie uczęszcza do nas na mecze. Mamy zakaz stadionowy. Tak, ja jestem teraz stoperem, nie? Żeby tutaj... żeby nie było ciężkich pytań o ofensywę. Tak, nie? Żeby nie było ciężkich pytań. Tak, jestem stoperem, mam ksywę El Profesor. Wydaje mi się, że zresztą mój kolega dobrze to podsumował, że on zawsze wiedział, że to jest moja pozycja. Przede wszystkim spokój w tyłach. Znam teraz dobrze grę napastników, więc sobie z nimi radzę. Myślę, że bym sobie radził na wyższym poziomie, ale to już na tym poprzestanę. No i co jeszcze? No i jak to fajnie ujął, że no nie grozi, że strzelę samobuja, no bo pewnie bym nie trafił na bramkę. Więc to rzeczywiście tak to wygląda. Zbyszek na razie cały czas na dziewiątce, chociaż on gra wszędzie, także... No właśnie, no ja jeszcze cały czas też się ruszam. Gram na pozycji ofensywnych, różnych, z systemem treningowym, takim bardziej meczowym, bo umówiliśmy się z trenerem, że będę wpadał 2 razy maksymalnie w tygodniu na trening, ale przez ostatnie... System 3-dniowy, przerwa, odpoczynek wolny. Tak, taki system właśnie 3-dniowy i teraz przez ostatnie 3 tygodnie udało mi się strzelić w każdym meczu bramkę, ale nie było mnie w tygodniu na treningu, więc kontynuuję do końca rundy to żeby podtrzymać tą pasę strzelecką. Nie zawsze trening sprzyja. Tak jest, dokładnie. No spotkaliśmy się... Nie dla przyjemności. Nie dla przyjemności, po to, żeby wylosować. Bardzo cieszy nas to, że nie ma piłeczek, ponieważ jak wiemy, w losowaniu Pucharu Polski zdarzył się mały psikus. Ktoś zapomniał jednej piłeczki z Miedzią Legnica włożyć, więc dzisiaj przygotowani wszyscy profesjonalnie. Bartek, nie wiem, czy kamień, papier, nożyczki, czy... Może być, gramy. No, kto tak? Pierwszy na trzy? Wybiera kto pierwszy pytanie, wybiera, no? Pytanie? Dobra. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jest, dobra. To proszę, ja bardzo. Okej, dobra. Uwaga. Najlepszy piłkarz Lecha w twoich czasach. No. Dzięki. Bartek Szyszarski, wszystko jasne, proszę Państwa. Nie? Ale poważnie tu jest jeszcze. Nie, poważnie za no niech. Nie wiem, w moich czasach no było wielu świetnych piłkarzy, którzy grali, z którymi miałem przyjemność występować w Lechu na boisku. Starsi zawodnicy, reprezentanci Polski, tacy jak Piotrek Świerczewski, Tomek, Iwan, Waldek Kryger, było ich naprawdę wielu. Myślę, że nie powiem nic nowego. Zawsze wzorowałem się na Piotrku Rejsie. Starałem się jako młody chłopak spełnić to marzenie, żeby z nim występować na boisku. I tak jak do dzisiaj jest ikoną poznańskiego Lecha, tak wydaje mi się, że za moich czasów Piotrek był taką wiodącą osobą nie tylko na boisku, ale też poza nim, czy w szatni, i był takim łącznikiem, który pozwalał nam, młodym zawodnikom, wejść łatwo do zespołu. Więc myślę, że tutaj na pewno będzie to wystarczy. Piotr Grejs, dziękuję bardzo, dzwonek. To teraz ja, Bartek. Uwaga. Słuchaj. Najśmieszniejsza sytuacja w szatni kolejorza. To jest pytanie naprawdę? To jest pytanie, Bartek. Dziwne, że trafiło na mnie. Kurde, ale wiecie co, tyle było tych... Tak dziwne dla Ciebie. Tyle tych sytuacji. Mieliśmy tutaj kilku debili przysłowiowych w szatni, więc oni by mogli się na pewno wypowiedzieć lepiej na ten temat, ale coś sobie przypomnisz, nie? Pozytywnie nastawionych, tak. No, tak. No, uwierzcie mi, że było tego tyle. I to podczas tych lat gry w Lechu, że nawet jakbym się przygotowywał, to pewnie bym nie wiedział o jakiej sytuacji powiedzieć. Takie to było pytanie do mnie, ale jakbyś pomógł, kurde, bo naprawdę. Ja nie wiem, czy każdy dzień nie był wesoły. Nie? No może nie każdy, jak przegrywaliśmy to. To na pewno nie? Ale to na pewno budowało szatnie, że co chwilę były jakiekolwiek sytuacje takie, które już odpocząwszy od parkowania na,
na parkingu zmieniania miejsc kolegom przy parkowaniu samochodu lub wywożenia samochodu gdzieś do miasta, no to później przekładało się to na szatnię. No w szatni było praktycznie wszystko, nie? Ucinanie skarpetek, smarowanie majtek tymi bęgajami, rozgrzewającymi maściami, tak? Tak jest. Ale to było we wielu szatniach. Na pewno było coś, co gdzieś człowiek by mógł zapamiętać, no ale na tą chwilę moja odpowiedź będzie słaba, bo nie pamiętam. Nie pamiętam, albo było tego za dużo. No, mogło być za dużo, bo ze względu na to, że cały czas mieliśmy, nie tylko my byliśmy, ale też było jeszcze wielu chłopaków, którzy gdzieś tam budowali tą atmosferę i może komuś się wydaje, że to były jakieś tam głupie, dziecinne żarty, ale mimo tego, że byli zawodnicy, których to mocno denerwowało, to wiadomo, że na nich skupiała się ta nasze pomysły, ale to i tak wśród grupy dorosłych facetów też takie rzeczy się fajnie sprawdzają, więc było tego naprawdę, naprawdę dużo. No dobra, dzwonek. Pytanie, dzwonek. Dzięki za pomoc. Kto był największym żartownisiem z szatni Lecha za twoich czasów? No to już mamy odpowiedź. Przed chwilą już chyba Zaki odpowiedział. Pytanie podobne. Pytanie podobne, no dokładnie. No, byli na pewno. Obydwoje byliśmy osobami, którzy wprowadzali radość gdzieś tam do zespołu. Jeszcze był Mariusz Mowlik, Błażej Telichowski, którego dzisiaj mamy w szatni w Tarnowie Podgórnym, więc szatnia cały czas tętni życiem. Mówiłem, że tu będziemy, na pewno jestem przykry i czeka na telefon. Tak. Bardzo płakał, właśnie załamany był, że to my zostaliśmy wybrani. Tak. Mówi, Dawid Topolski, z kilku chłopaków było, którzy teoretycznie za to odpowiadali. Nie tylko w szatni, ale też poza szatnią, więc na pewno ta grupa była solidna i dlatego było wesoło. Dobra, ja jadę. Który z was miał największy potencjał piłkarski? O, Bartek. Właśnie. Myślę, że liczby same mówią. Ojej, potencjał. No potencjał trzeba wykorzystać. Ja myślę, że gdzieś tam mogę o sobie mówić, może będzie. No mów o mnie, w szatni też mówisz o mnie w Tarnowie. Otwórz się. Zawsze mi się ktoś pyta, jak to jest, dlaczego ja w tym Lechu gdzieś tam się znalazłem. Ja zawsze odpowiadam tak, że w wielu drużynach młodzieżowych Lecha, i mówię to świadomie, było dużo lepszych piłkarzy. Natomiast ten potencjał, czyli ten talent, trochę tego szczęścia, no i przede wszystkim ta ciężka praca doprowadziła do tego, że gdzieś tam ja zaistniałem w Lechu, a ci chłopacy niekoniecznie grali gdzieś może w piłkę. Niektórzy w poważnej dorosłej piłce nigdy nie wystąpili, a naprawdę mieli duży potencjał, czyli potencjał to nie wszystko. No, czy któryś z nas miał jakiś olbrzymi, myślę, że jeden i drugi, a Zaki pewnie potwierdzi tutaj gdzieś tam ta ciężka praca na treningach, ona spowodowała to, że graliśmy w Kolejorzu i w Ekstraklasie i nie tylko. No dokładnie, no można powiedzieć, że jesteśmy podobni piłkarsko, bo... Dobrze technicznie. Tak, dobrze technicznie, wspaniale przewidujemy sytuacje podbramkowe szczególnie. Ale to nie jest 1 kwietnia. Nie, no na pewno jesteśmy podobnymi z charakteru zawodnikami, czyli walczącymi na boisku, nieodpuszczającymi. Śmieją się ludzie do dzisiaj, że gdzieś tam byliśmy w stanie włożyć głowę tam, gdzie niektórzy nogi nie włożą, więc na pewno... W pewnym momencie uświadomiliśmy sobie to, że pewne aspekty, które gdzieś tam nam się przydają na boisku i które mamy gdzieś w tyle głowy, na pewno będą się sprawdzały i dlatego myślę, że porównywanie nas, może Bartek lewa noga, ja prawa, to tutaj taka na pewno kluczowa różnica. Bartek strzelił na pewno więcej bramek, więcej meczów miał rozegranych. Zaki strzelił na pewno więcej głową zza pola karnego, nie? Tak, to się zdarzyło, ale... Ja to się mówi jeszcze napastnik dobrze grający tyłem do bramki. Nie? Tak. Bez liczb, ale bez liczb, kiedyś dokładnie. Był, no szkoda, że rozpoczynaliśmy gdzieś tam w grupach młodzieżowych i na początku przygodę wspólnie, zaczynaliśmy grać, a później gdzieś tam ta droga się rozeszła, mimo tego, że byliśmy w sumie i też się mijaliśmy w niektórych klubach, bo Warce Gdynia się mijaliśmy. Dla takiego napastnika było tylko jedno miejsce. No. Tak jest, to tylko jedna suma finansowa. Drugi musiał strzelać. Dokładnie, tylko finanse się po prostu składały na jednego napastnika i się z Bartkiem wymienialiśmy, nie? Tak. Więc... Czy to był Hatów, czy Arka, czy tak samo w Lechu, no to nie mieliśmy akurat możliwości dłużej za sobą funkcjonować, ale teraz pokazujemy naprawdę wyśmienitą formę, mimo tego, że Bartek gra na stoperze u nas w Tarnowie, to potrafi się odnaleźć. A coś w tym jest, bo ja grałem z tobą z przodu, to też była lipa, nie? Tak, na dwie lipy grałem, więc dlatego tu się trochę rozłożyło, więc teraz zgadzam się. Jakoś idzie. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej.
Najbardziej spektakularne pudło w twoim wykonaniu. To chyba do mnie. No, dobra, to Bartek. Nie, dawaj, daj, jedziesz. Kurczę, nie, czy no, zdarzało mi się gdzieś tam nie strzelać w jakichś dogodnych sytuacjach. Może nie miałem jakichś takich mega 1000% sytuacji. Kiedyś tutaj graliśmy, już nie pamiętam z kim, właśnie z kadencji Franka Smudy, który po jakiejś sytuacji, chyba bodajże z Arką Gdynia, już teraz nie pamiętam, na 2-1 miałem chyba w 90 minucie sytuację taką, co prawie urwał sobie głowę, resztę włosów powyrywał. Gdzieś tam to była taka sytuacja bardzo szybka, dynamiczna i gdzieś tutaj miałem takie pudło, ale jakichś takich kluczowych sytuacji, mega pominięciu bramkarza, tutaj tak Bartka naprowadzę i prawie wprowadzaniu do pytanie było do ciebie. Nie miałem, więc dlatego ciężko mi sobie przypomnieć. Ja w ogóle za dużo tych sytuacji, no może miałem kilka takich, ale nie naprawdę aż takich 1000%, więc tutaj tak się wybronię. To, wybroniłeś się. Pytanie było do Zakiego, no ale już wyprzedzę pytania może od kibiców kiedyś, czy tam w przyszłości. YouTube, Bartosz Ślusarski, pierwsze 10 filmów, Pogoń Szczecin, dalej nie muszę mówić, proszę sobie sprawdzić. Chociaż ty taką milionową patelnię miał teraz, wracając do ostatniego naszego meczu w Pniewach, nasz wspomniany już kolega, na pewno się ucieszy, że o nim wspomnieliśmy, Błażej Terlichowski. Dokładnie. Bardzo ale chciał... nawiążę do tego, że przed meczem opowiadał o tym, że ja byłem napastnikiem dobrym, ale bałem się sytuacji sam na sami do pustej bramki. Nie? No i jakby... Życie pokazało, że to nie jest takie karma proste. Wraca. I... Tak jest. Miał dużo sytuacji, jedną już taką do pustej bramki też nie trafił. Tak, minął bramkarza, wprowadzał do pustej bramki, kiwał córce, bo akurat córka była na meczu i zdążył go wyprzedzić jeszcze obrońca. Trochę pokory chłopak nabierze. Tak, trochę pokory chłopak nabierze, nie? Więc tutaj tak, jadę. A ty wrzuciłeś sportem? Tak? Tak. No, bo to o tym pudle do ciebie wylosowałem. Nie chciałem cię miażdżyć, Bartek. Kiedy pierwszy raz pojawiłeś się na stadionie przy Bułgarskiej? Kurczę, roku nie pamiętam, ale tu, gdzie dzisiaj mamy boiska treningowe, były szatnie juniorów Lecha i gdy idąc do liceum, zmieniałem klub. Tak dostałem się do juniorów Lecha Poznań z Huraganu Pobiedziska. To pierwszy mój trening tutaj na Bułgarskiej. No i jeśli chodzi o to, jak już byłem zawodnikiem Lecha, mimo wszystko juniorów, to był ten moment. No ale jeśli mówimy o stadionie, to były mecze Lecha, gdzie z bratem uciekaliśmy z domu, bo były czasy takie trochę niespokojne na stadionach, więc zgody z domu nie było, pamiętam. No, uciekaliśmy z domu z bratem, z kolegami i chodziliśmy kibicować na Bułgarską. Pięknie. Brawo, Bartek. Pięknie to powiedziałeś, naprawdę. Najbardziej pamiętna bura w szatni. I od kogo pewnie jeszcze, no to już... No, ale to do mnie, czy tak ogólnie? Na ciebie, nie? Pewnie chodzi, jak który trener, co zrobiłeś, za co? Jakie słowa zostały użyte, śmiało. Kurde, największa bura. Może właśnie po tym właśnie meczu z tą Arką, bo jakoś tak nigdy po meczach jakoś mocno trenerzy czy koledzy z szatni nie mieli jakby do mnie pretensji. Jeśli coś nie wychodziło, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, zganialiśmy to na brak umiejętności, na brak doświadczenia. Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek była jakaś taka sytuacja, żeby to na mnie tylko i wyłącznie skupił się tutaj trener czy szatnia. Zazwyczaj były to takie, mówię, niepowodzenia gdzieś tam, gdzie kogoś nie przykryłem. Pamiętam też taki mecz z Odrą Wodzisław, gdzie wygrywaliśmy 1-0 i do 89 minuty prowadziliśmy 1-0, przegraliśmy ten mecz 2-1. Ja kryłem przy stałych fragmentach, w przerzutach rożnych, przy rzutach wolnych Czerkasa, taki zawodnik był. No i on strzelił nam w 89 i w 91 bramkę z dwa razy po rzucie rożnym, więc no tutaj już nie miałem nic do powiedzenia, tylko zostało mi zaprosić kolegów na przysłowiową kolację, przeprosić, że przeze mnie dzieci nie dostaną przysłowiowej czekolady i to było praktycznie na tyle. Ale tak raczej trenerzy nie mieli ze mną za dużo problemów, więc nie przypominam sobie jakby takiej ostrej bury.
Czas, Bartek. Jedziesz. Zimno. Twoja najładniejsza bramka w barwach Lecha, opisz ją. Okej. Tak mi się wydaje. Lech, Polonia, Warszawa. W Polonii Warszawa gra Mariusz Mowlik. Przed meczem z nim rozmawiam, mówi, że... Pseudonim Pączek. Jeszcze Pseudonim Pączek. Mówi, że zawsze idę na lewą nogę. Czy, no więc przy dryblingu, tak? Kiedyś nawet udało mi się... Pójść na prawą. Pójść na prawą. Zrobić zwód, tak? Tak. Dlatego była taka sytuacja, pamiętam, że dostałem piłkę około środkowej linii boiska. No i zacząłem ją prowadzić w kierunku bramki. Miałem dosyć dużo miejsca, nagle pojawił się właśnie Mariusz Mowlik. I rzeczywiście zrobiłem zwód na lewą nogę. Położył się, bo był przekonany, że tak zrobię. Poszedłem na prawą. Ograłem jeszcze jednego zawodnika z Polonii, też idąc na prawą. No ale koniec końców akcję skończyłem lewą, no bo szukałem tej lewej i uderzyłem tak, że piłka odbiła się od spojenia z poprzeczki i słupka i wpadła do bramki. No jedna z ładniejszych bramek chyba. W tym meczu strzeliłem dwie, wygraliśmy chyba 4-1. Także taka odpowiedź. Brawo, Bartek. Musieliśmy trochę zahaczyć Mowlika, ale... Ale trzeba czasami. Jakie jest twoje najlepsze wspomnienie z czasów gry w Lechu? Idealne do ciebie pytanie. No pamiętny na pewno, wiele razy już o tym wspomniałem. Pamiętny mecz Pucharu Polski na stadionie Legii Warszawa. Później po 10 dniach Super Puchar Polski z Wisłą Kraków na naszym stadionie przy ulicy Bułgarskiej, więc na pewno te dwa mecze utkwiły do dzisiaj w mojej pamięci i myślę, że wielu kibiców, gdzie udało nam się zdobyć ten upragniony puchar po wielu, wielu latach niemocy, gdzie nikt nie stawiał na nas jako faworytów, sami na siebie nie stawialiśmy jako faworytów, więc to wszystko, o czym mówiliśmy, o tych żartach, o tej konsolidacji w szatni, to na pewno wszystko spowodowało, że potrafiliśmy z siebie wyciągnąć, wykrzesać ponad 100% przysłowiowe i w jednym, i w drugim meczu udało nam się odnieść sukces, co do dzisiaj na pewno udało nam się też zapisać w annałach tutaj Lecha Poznań, więc z czego jestem naprawdę niezmiernie dumny. Świetne słyszę. Świetne słowa, nie? Naprawdę. Dzisiaj złote usty, Bartek. I ostatnie pytanie dla ciebie. Najbardziej charakterystyczna postać w Lechu, oprócz Zbyszka Zakrzewskiego, z którą miałeś do czynienia. O to dodałem sobie akurat. Wytrąciłem ci asa z rękawa, wiedziałem, że o mnie będziesz mówił, nie? Szczerze, nie wiem, grałem z kilkoma takimi w sumie fajnymi kumplami, którzy mieli duży wpływ na szatnię i poza piłką też się z nimi dogadywałem. Gdzieś tam Muraś, Kotor pewnie. Z tego nowego Lecha, że tak powiem, ja zawsze tak to muszę rozdzielać, ponieważ grałem i te kilkanaście lat temu w Lechu i kilka lat temu w Lechu, więc z tej szatni, no nie chciałbym kogoś też pominąć, ale zawsze gdzieś tam ta znajomość jest ważna poza też szatnią, więc do dzisiaj w sumie się kumplujemy i taka jest chyba moja odpowiedź, także. No, bo na pewno jest wielu, wielu zawodników, z którymi, to nawet widać to dzisiaj, nie? Z ludźmi, z którymi mamy kontakt, mimo tego, że już w tą profesjonalną piłkę skończyliśmy się bawić i nadal gdzieś tam się ruszamy amatorsko, ale mimo tego, że jest paru kolegów, z którymi występujemy do dzisiaj na boisku, ale jest też gro chłopaków, z którymi utrzymujemy kontakt ścisły. Ja akurat ze względu na pracę trochę krążę po Polsce, więc fajnie. W każdym mieście praktycznie jest osoba, do której się można zgłosić, z którą gdzieś człowiek występował albo w jednej drużynie, albo rywalizował na boisku, więc na pewno to jest miłe, że wiele, wiele kontaktów pozostało. No i teraz są fajne urodziny, sylwestry, 40 i tego typu rzeczy. No, bo padło takie pytanie o charakterystyczną postać kolejorza. Nie? I tutaj gdzieś tam wydaje mi się, że wspólnie ze Zbyszkiem mamy w głowie tą osobę, jest to pan Geniu. Tak jest. Tutaj związany z Lechem od zawsze, pan Eugeniusz Głodziński. Człowiek orkiestra. Dla tych, którzy nie wiedzą, tak, człowiek orkiestra. Przy okazji chcieliśmy bardzo serdecznie pozdrowić pana Genia.
życzymy dużo zdrówka. A dlaczego Zaki Pan Geniu? No tutaj książkę by trzeba napisać, a może no, kiedyś Pan Geniu napisze. Może kiedyś Pan Geniu napisze, nie? No to jest osoba, która do dzisiaj wiadomo, że pracuje w Lechu, tak? Jest to taka osoba, na którą może dużo ludzi nie zwraca uwagi. Kibice oczywiście kojarzą twarz Pana Genia, która się nie zmienia od wielu, wielu lat. Ale nie do końca wiedzą, że to nie tylko magazyn, nie tylko przygotowanie wszystkiego. To jest taka dobra dusza i szatni, i wyjazdów, i obozów. Osoba, do której zawsze można się zgłosić, z którą zawsze można porozmawiać. Osoba, która również występowała. Pan Genio był przecież też piłkarzem, więc tutaj ja pamiętam już historię mojego taty o panu Geniu, bo razem mieli przyjemność ze sobą grać, więc tutaj ja pana Genia praktycznie kojarzę już od dziecka, więc wydaje mi się, że osoba nie z szatni, jakby nie tylko stricte sportowa, piłkarska, ale pan Geniu zawsze zostanie, mam nadzieję, do samego końca w Lechu i nie będzie przeszkadzał nikomu, nowym włodarzom, czy nowym trenerom, nowym zawodnikom, bo taka osoba jest naprawdę tutaj skarbem, jeśli chodzi o klub. Nic dodać, nic ująć. Drodzy Państwo, my bardzo dziękujemy za możliwość wystąpienia przed Państwem. Kolejny odcinek 1 na 1 będzie już troszeczkę w innej obsadzie. My będziemy między innymi ludźmi, którzy będą zadawali pytania. Jeśli chodzi o konkrety, kto będzie zaproszony, wszelkiego rodzaju informacje będą na stronie klubu, w telewizji, więc proszę śledzić bacznie informacje. Zapraszamy jeszcze raz. Dobra, bo Zaki mógłby gadać i gadać. Dziękujemy bardzo, tu jest bardzo zimno w tym studiu, dlatego dziękuję. Trochę tak jest, bo jakbyście Państwo nie widzieli, siedzimy na dworze, więc... Tak jest. Mimo tego, że siedzimy blisko bramki, tak. Czujemy się nie swoje do końca. To ta piosenka, tak blisko. Tak blisko, tak jest. Dzięki Zaki. Dzięki bardzo. Jeszcze raz dziękujemy. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa A40.